Drodzy bracia i siostry, dziś dziękujemy za 25 lat polskiej prowincji misjonarzy klaretynów, synów niepokalanego serca Maryi. Kto płonie miłością i rozpala nią wszystko, niczego się nie boi i raduje się w biedzie. Odważnie stawia czoła wszystkim przeciwnościom, potrafi się cieszyć mimo prześladowań. Orędzie dobrej nowiny jest adresowane do każdego człowieka. Dlatego nie wolno nam nigdy zatrzymać się w drodze. Świętość realizowana jest z entuzjazmem, czyli z odwagą. Trzeba mieć świadomość, że Bóg jest z nami aż do skończenia świata. Ten prawdziwie jest Synem. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że chcesz z nami współpracować, choć wcale nie musisz. Nie jesteśmy Ci tak po prostu do niczego potrzebni, bo sam byś sobie świetnie bez nas poradził. Za to, że dostrzegłeś w każdym z nas potencjał do tego, by zapalać ludzi ogniem Twojej miłości. Dla większej chwały Twej i zbawienia ludzi. Dla większej chwały Twej i zbawienia. Kto żyje pragnieniem i wszystko poświęca, by rozpalić miłością każdego na swej drodze. Nie daje się odstraszyć trudem i niedolą, spokojnie znosi obelgi i cierpienia. Nie wstydzi się krzyża i chlubi się wiarą. Kto myśli ciągle, jak stać się podobnym w modlitwie wytrwałej i trudach znoszonych, do Mistrza Chrystusa, do Pana naszego. Ten prawdziwie jest Synem serca Matki. Ten prawdziwie jest Synem. Ten prawdziwie jest Synem serca Matki. Bardzo życzę klarytynom, żeby się rodzili pod sercem Matki Bożej. Tak jak mówi wasza nazwa, żebyście się rodzili pod sercem Matki Bożej. Kto się rodzi z serca, ten wie, o co chodzi w Kościele. Rodząc się pod sercem Maryi, wnosicie w Kościół najważniejsze doświadczenie. Bardzo wam tego życzę. Dla większej chwały Twej i zbawienia nas.